Siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj Kuras, czyli trzeci akt w Diablo 2 Resurrection na moim kanale, w którym, jak widzicie, ogrywam dalej moją ulubioną postacią, barbarzyńcą. Więc co ja mogę wam powiedzieć? Co ja mogę wam powiedzieć? Ruszajmy po prostu dalej i udawajmy, że incydentu związanego z rękawicami nie było. Hej, 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 tak, jeszcze przed samym mięsistym mięsem z odcineczka. Z tej strony Jakub, a tutaj was zapraszam do dania suba, jeżeli oczywiście podoba wam się to, co robię, więc nie trać czasu, kliknij subskrybuj i zapraszam cię do oglądania. No dobra, ostatnim razem miałem właśnie problem ze znalezieniem teleportu i się okazało, że był na samym prawie początku podróży, ale przy okazji zwiedzimy sobie bagienne czeluścia i może nam jakieś fajne rękawiczki wpadną w zamian za te, które przejebałem. No dobra. Łebki, co napieprzają błyskawicami i trucizną. Czyli tym wszystkim, czego ja nie posiadam. Nie mam broni, no dobra. Naręczne ostrze. To nie chcę. Ale chociaż nam runki znowu wypadły nowe. Może nie takie fajne jak te, które zużyłem, ale mimo wszystko wspaniałe. O, jakiś... chciałem powiedzieć, że jakiś nowy rodzaj duchu, a tu po prostu dosłownie nazywał się błysk. I lepszy pancerz i napierdzielamy się, już pijemy lepszą miksturkę. Tu mamy szamana, trzeba go wyeliminować. Tak jest. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, fetyszysta leży pokonany i... A to? Latający sejmitar. I on, kurwa, wypadł. No, ciekawe. Nie pamiętam, że był taki rodzaj potworów, ale no wiecie. Pamięć może szwankować mimo wszystko. Może mi trochę płatać figle. Dobra. Czyścimy północne lo... Czyli nie tutaj skręciłem. Zaraz tam wrócimy. Mamy miksturkę wytrzymałości. A jakby ktoś był ciekawy, od czego jest odtajniania, to jak jesteśmy zamrożeni, to nas przywraca do początkowego stanu. I tu widzę, że jakieś małe szkielety. No ja oczywiście podniosłem, kurwa, bełty, nie? Ze wszystkich możliwych rzeczy podniosłem pierdolone bełty, których, kurwa, nigdy nie użyję. No chyba, żebym grał pierdoloną amazonką. No może amazonki może nie powinienem obrażać. No dobra, nieważne. Po prostu walić tą sytuację. I tak jestem zły o to, co zrobiłem w poprzednim głupią rzecz w odcinku, ale dobra. A, mikstury mi się skończyły. Dobra, jebie. Padli jak muchy, a moje miksturki też w ekspresowym tempie się kończą. Widzę, że najczęściej używam z trójecki, bo najczęściej mi tutaj brakuje właśnie zapasów. Ziomeczku mój, chodź. Nie denerwuj mnie, jak to Cezary Pazura wołał w 13 posterunku. Nie denerwuj mnie! A Cezary Pazura swoją drogą ma ten, nie? Nasz kanał na YouTubie. Nawet jest dosyć popularny. I często porusza właśnie tam historie związane z dubbingiem, z rolami, jakie pełnił i takie tam. No ogólnie takie trochę z... I podaje informacje związane z kulisami z jego działalności, czyli z jego zawodu bardziej, czyli no wiecie, z aktorstwem. Nie za bardzo. Wiem, że dałem mu suba, ale nie śledzę chyba jego tego. Nie za bardzo śledzę to, co on wpuszcza, ale taka ciekawostka. Jakby ktoś był ciekawy, co pan Cezary Pazura ma do powiedzenia, to wpiszcie Cezary Pazura na YouTubie, tam kanał, oficjalny kanał i wszystko będzie wtedy jasne. Więc tak, a w poprzednim odcineczku tam jeszcze widziałem, że ciągnąłem, hehehehehehe. Kontynuowałem wątek związany z królami i dynastiami. Tak trochę w skrócie opowiadałem o nich, bo oczywiście szczegółowo by mi się nie chciało. Po drugie chyba nawet nie mam wiedzy odpowiedniej, żeby tak ładnie opisywać, co oni z tego tam słynęli. No ale no i pamiętam, że zakończyłem temat na wazach, no bo wtedy właśnie zorientowałem się, że przepieprzyłem obydwie pary rękawicek, które miałem. Ale zaczyna mnie naprawdę irytować to, że on nie umie do mnie dojść i się gubi w tych korytarzach. W tych korytarzach, w tych takich ciasnych, to jest, wiecie co? Trzeci poziom? To jest tak pali,
cicho tak naprawdę. Najbardziej boli, jak on tej dżungli się gubi. Kiedy są o wiele większe otwarte przestrzenie. O, czy on mnie kurde zamroził? No dobra, ważne, że nie sprzedałem danego zestawu, bo bym kurwa się chyba już naprawdę zirytował. Ale wy zauważyliście, że paski i spodnie mi prawie nie wypadają? No i ten kowal, który jest w... W kuras, on bardzo mało rozmaicony sprzęt sprzedaje. Ma na w swoim portfolio, jeżeli mogę tak użyć tego. Oj, nieważne. Nieważne, co ja tam odpieprzyłem właśnie. Dobra, Jakub, ty po prostu chyba jesteś zmęczony jakoś dziwnie. Nie wiem po czym, bo kurwa nic nie robiłeś, ale zwalić to. O, 132 golda. Jak widzę, że ja dużo zajmuje mi mnie, dużo czasu mi zajmuje czyszczenie pobocznych lokacji. To jest to, co mi ulepsza skille. Tak, no. No dobra, więc tu mam straszny. A, bo tu jest woda. Dobra, po prostu chodź tam do kolejnego niższego poziomu. Trzeci poziom. Poboczna lokacja miała trzy poziomy. O kurde. Z tyloma na razie nie bijmy z nimi. Ja potrzebuję doskoku, żeby doskoczyć do tego pana. Widzę, że mam mało. Mimo że do niego doskoczyłem, to nie zadałem mu obrażeń, bo go nie trafiłem. W sensie, no mam chyba małą skuteczność ataku. Tyle rzeczy trzeba kurwa poprawić. Ale tu labirynt jest. Ja pierdzielę, widzicie? Mój towarzysz to tu się kurwa będzie co chwilę gubiło. O Boże, trzeba będzie się wrócić po miksturki. O, widzę, że jest. I z nią żyjemy od razu. Mam nadzieję, że skarb będzie naprawdę chyba coś tam warty. Że mi nie wylosuje jakieś tam bzdury. No bo patrząc na miejsce, do którego trafiłem, no to... No, mam troszeczkę większe oczekiwania niż zwykle, jeżeli chodzi o... myszkowanie w takich złych, mrocznych, ciemnych, brudnych, śmierdzących, mokrych lokalizacjach jak ta. I oczywiście mój kolega się zgubił. Jebać go. Wow. Mana mi akurat niepotrzebna, nie? Jak na ironię losu. Dwuręczny miecz. No fajny, ze dobrej jakości, ale mi się nie przyda. No. Ciekawe, gdzie on kurwa jest w ogóle. On nie powinien mieć takiej opcji, że jak długo go nie ma przy sobie, to on się po prostu do mnie teleportuje. Jednak trochę mi brakuje tamtego łebka. Ale z drugiej strony, tego poprzedniego mi brakuje. Ale z drugiej strony nie ma co na... To nie jest wina żelaznego wilka, tylko wina z niedopracowanej mechaniki śledzenia ruchów przez towarzyszy, najemników w tej grze. Więc on do końca nie jest winny, więc nie mogę go hejtować. Akurat o to nie mogę go hejtować, nie mogę mu mówić, że to jest chujnia, a nie towarzysz, bo to nie jego wina. To jest coś, co sięga poza jego... No, nie ma kontroli nad tym. Więc powiedzmy, że mu kurwa wybaczam tym razem. No. Żeby to było kurwa ostatni raz. Dobra, nieważne. No dobra. Jest antidotum. Mniejszy talizman. Akurat. No nie uwierzycie. Akurat jak znowu się pozbyłem. Nieważne. Ja może po prostu tych. Ale no pewnie jak nie będę trzymał te swoje przy sobie, to nic mi nie będzie wypadało. Czy ja muszę zapierdzielać naokoło? I czy mój biedny kolega znowu się zgubi? Siala! Hej, siala! Jak to śpiewali wy w tym najbardziej ikonicznym openingu z Dragon Balla. Siala, hej siala, tak nie znam więcej tekstu, bo mam do dupy pamięć, jeżeli chodzi o takie kwestie. Siala, hej siala, i na końcu tylko takie sparking.
My oczywiście w Polsce mieliśmy ten inny trochę opening, ten taki z francuskim, co śpiewała ta pani. Co, to, z tego co wiem, to tam było śpiewane o Son Gokanie. No ale cóż. No jest skarb! Zobaczmy, czy to była gra warta świeczki. No i plusem lodowych wojowników jest taki, co zadają ten obrażenia, że nie da się wskrzesić po nim swoich towarzyszy, ci wrogowie nie mogą wskrzeszać swoich przyjaciół, no bo nie ma zwłok! He, 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 he. O, ja pierdzielę. No to się kurwa obłowiłem. Nie uniosę już nic więcej. No, no, no. Zostań na chwilę i posłuchaj. No, no, co za skarby mi się trafiły. Ale niech sobie będzie ten amulet od tego złota już. Co za fundusze, hu. Co za strata czasu to była. To jest kara za to, że zgubiłem tamte rękawiczki, przejebałem te rękawiczki, bo takie dobre mi rzeczy wypadały. To jest pierdolona kara za to. Dobra, idziemy poruszyć ten quest związany z okiem teraz, czy tam teraz jest mózg. Teraz jest mózg Halima, bo oko już mamy. Co ja mam za tymi? Potrzebuję many. No jestem. I teraz się nagle teleportował. No idź mnie, trzymajcie, bo mu zaraz pierdolne. Ach, Jakub, ale ty wulgarny, ale tak już bywa, jak się ma upośledzono i niezbyt szerokie słownictwo. No dobra, jestem teraz w miejscu, do którego powinienem się chyba udać się na samym pierdolonym początku. Klejnoty, no zawsze coś. Szmaragd, jest. I panowie od wysysania many, mroczne kształty. Czyli silniejsze odmiany tego, co nas nawiedzało, hehe, w katakumbach i w podziemiach klasztoru, nie? W piwnicach może to były. Kurwa. Dobra, pierwsza mana trzeba ubić. Ale on w nich napierdziela dalej, no oczywiście zakładając, że mu coś dziwnego nie ostrzeli do głowy, ale tak ogólnie to ważne, jest bardzo dobry. Teraz nie ma aury, jednak... Zaczynam widzieć coraz więcej plusów związanych z tym, że no, z obecnością najemnika z drugiego rozdziału. No bo ta aura leczenia była bardzo przydatna. Ale dobra. Dobra, nie ma co narzekać. Ja się kurwa nie mylę. To najwyżej niemożliwe, że to był błąd, że kupiłem tego pana. Nieważne, walić to. Po prostu się przebijamy przez kutafonu. A, zabrakło mi many. A no bo ci jak mi teraz wysysają. Dobra, zabij go. Tu jesteś. Tu jesteś. Dobra. I znowu nie mam miksturek? No nie pierdzielcie. Jeju. A tu był Emenda, który mi skrzeszał. Runatal. O, doskonale. A ja tu miałem, nie? Dobra. No, chodźcie, trochę ich trochę ich tutaj zwabimy, żeby nie wszyscy mnie nie atakowali, tylko po mniejszych grupkach do mnie szli. Dobra, więc uderzamy. Tam jest szaman. O Jezu, to było chyba bardzo głupie posunięcie z mojej strony. Oj. Dobra, pyk. Dobra, tu będziemy na Suluwie. O, to chyba trochę mi się... pokiskało, bo wcale nie byłem na Suluwie. Dobra. O, ale jest poziom.
I teraz będę miał, kurwa, niezłą zagwozdkę. Co ja mam kupić? HP? Może idźmy w HP, przyda się. A tu? 30 poziom dopiero. A zdolności bojowe? Też 30, więc... Może wskok? Bo wtedy te wirowanie będzie potężniejsze. Duża jest różnica. No, duża, nieduża, ale no lepsze to niż nic. I runa. O, obrażenia od trucizny, ci ta, co ja władowałem. Teraz jakbym miał dwie takie i bym władował broń. Same 150 obrażeń od trucizny. Samych dwóch run. O! Tu nie ma teleportu, nie? Więc mogę olać sytuację. No dobra. Ale tu widzę, że są już... No dobra, już nie będę tego mówił. Dobra, nie będę tego mówił. Dawaj wytrzymałość. Doświadczenie, będzie więcej mi wbijało. Przepraszam, kaszelek. I ruszamy, ruszamy dalej. O, klejnocik. I serio? Broń mi się psuje? No dobra, ale się jeszcze nie zepsuła, więc... Wow, ktoś tam ma niezłe pierdolnięcie. Dobra, cofnijmy trochę. Ja mi, ale wysysają te chore ilości many. Dobra. Widzę, że jak ten mój przygłupi towarzysz się nie zbuguje w jakimś dziwnym miejscu, to jest kurwa użyteczny, no nie można mu zabrać tego, no jest kurwa skuteczny w tym, co robi. O, zwój portalu miejskiego, ostatnio pokazywałem strasznie dużo i ich zużywam. Może nawet niepotrzebnie. Odporność na zimno. No dobra. O, jest to, co ja bym chciał ubić. Oni też mi niezłe tam obrażenia zadają. Od tego ognia i tych plujek. Okej. I jeb. Teraz trochę skupić na rozgrywce. Potem sobie pogadamy o czymś luźniejszym. Mroczny kształt. Dobra, powybijajmy ich. Jeden, tu jest szaman. Też im zadaje 3/4 obrażeń tym skokiem, więc no nie jest słaby. To nie jest słaby skill, tylko on jest bardzo sytuacyjny mimo wszystko. No chyba, że będzie co chwilę odsuwał się od swojego przeciwnika i skakał. Tu są... A nieważne. Kurde. Dosyć... Głębokie są te... Te podziemia. Znaczy, dużo jest tych lokacji. Tych pięter, które idą na dół. No dobrze. A tu są jakieś pustawy. Ja wiem, że mogę zaraz żałować tego, co powiem. I zaraz mi, na mnie... Na ryj mi wypadnie 50 przeciwników, ale no na razie. O, i są łupieszczy. Dobra, cofnijcie się. Niech on napierdziela. Chodź. Dobra, chodź, żeby ściana mu nie przeszkadzała w ostrzale. Dobra. O, tu jakiś złoto leży. I jest samotniak. O, tu, a wypa, aha, bo no właśnie, bo z niego wypadają te ziomeczki jeszcze. Dobra, udaje mi się na południu, wyczyśćmy tą lokację. Tu jeb. Tu jakaś zbroja, ale jest taka średnia, żeby nie powiedzieć gówno warta. A ja sobie mam tą broń do naprawy, muszę pamiętać. Aha, jeszcze przeżył. Gold, dobra. Takim, więc może wróćmy do tematów królów. Czyli tak, ostatni byliby wazowie. I tutaj jest już, zaczyna się tak zwany srebrny okres w Polsce. Czyli jest, no, pierwsze lata, pierwsza część
lat istnienia Rzeczpospolitej, tak zwanej obojga narodów, która przez malutki moment była Rzeczpospolitą trojga narodów po umowie w Kadziacu, który został zawarty pomiędzy skonfliktowanymi stronami szlachty polsko-litewskiej i Rady Kozackiej, no i ogólnie Kozaków. No ale no nie wyszło. No co mogę wam powiedzieć? Królowi Zygmuntowi to ciemu uwadzie, nie można odebrać to, że faktycznie próbował naprawić Rzeczpospolitą. Znaczy, naprawić jej stan, no bo można się zgadzać z nim, nie zgadzać, czy ta unia religijna, ta wiecie, powstali unioniści, ta unia jak to była? Unia Brzeska było dobrym czy złym posunięciem. No ale no jakby nie, do niego mieli taką, panowie szlachta mieli do niego problem, o ja pierdolę, no że nie był wojownikiem. No ale no nie każdy może się urodzić wojownikiem, no ale no był dobrym administratorem bardzo. No i jestem przeciążony. Kurwa, wypadł. Buty z zestawu. No że był, no on po prostu nie był dobrym wojownikiem, ale dyplomatą był spoko, administratorem, czyli doskonale sobie radził zarządzaniem państwa. Szybko się przyzwyczaił do rządów, jakie istnieją w Polsce, do tego stylu rządzenia, który był całkowicie inny w porównaniu do tego, co było w każdym innym pierdolonym państwie w Europie i na świecie. Więc nie można mu zarzucić, że naprawdę się nie starał. Rządził chyba jednym z władców, to rządził jednym najdłużej. Jakby nie patrzeć, te największe takie tam te spektakularne zwycięstwa, nie co bitwy pod Wiedniem, były za jego panowania. To trochę może nie jego zasługa, ale no niego ci najbardziej najbardziej uzdolnieni hetmani żyli. No Żółkiewski, Chodkiewicz, Koniec Polski. No to są przykładowo Radziwiłowie, ci jeszcze przed tym jak nie zdradzili, na przykład Radziwiłł Piorun. No w sumie wojny wygrywał, terytoria nie tracił. No może, no ludzie mu zarzucają, że był fanatykiem religijnym, ale jednak naprawdę była z takim fanatykiem. No może to były takie dziwne czasy, że albo byłeś skrajnym przeciwnikiem i byłeś za luteranami tam i kalwinistami i atakowałeś katolików, albo było na odwrót. Byłeś albo katolikiem i stałeś po tej drugiej stronie barykady. A problemem Zygmunta był taki, że on miał kurwa po prostu za dobre serca. Kiedy musiał być potężnym, wrednym chujem, który konsekwentnie egzekuje karę, to nie umiał. I to mu się dwa razy na niego zemściło. Pierwszy raz, kiedy swoich poddanych Szwecji pokonał, no bo on był królem Szwecji, no był prawowitym następcą króla Szwecji. No i udało mu się odzyskać koronę Szwecji. I w momencie, kiedy powinien dobić tych uciekających żołnierzy, to im, no i okazał im litość, co się na niego, dla niego źle zemściło. I potem była podobna sytuacja w Polsce, gdzie też powinien wyciągnąć konsekwencje. W tym przypadku chodzi o innowierców, no tam o przedstawicieli innych wiary. No i też był, okazał im miłosierdzie, co się źle skończyło. No po prostu obok miał za dobre serce. Dla tych, no za dobry był. A wiecie jak to jest, jak jesteście za dobrzy i nieważne jaką rolę pełnicie, to się mimo wszystko, no bycie dobrym nie zawsze popłaca. Dobrym dla innych, o, może tak. Ale dobra, pogadajmy teraz z Deckardem Cainem. To wspaniałe zrządzenie losu. W mózgu Khalima zawarta jest wiedza o słabości Mefista. Umieść go w kostce Chora Dreamów wraz z innymi reliktami Khalima. Okiem, sercem oraz korbaczem. Dobrze cię widzieć. Kostka Vidali. No tak. Nie wiem. No, użyjemy sobie zestawik, no bo co?
Kolejna runa, teraz jest runa Tal. To też chyba mieli. Albo to stało trucizny, no dobra. Mózg Halima, no i to trzeba sprzedać. W sumie to też możemy sprzedać. Klejnoci, co są jeszcze? Zielony, fioletowy. Resztę posprzedajemy. A, mózg chowamy. Osobista, mózg. I teraz ten korbat trzeba znaleźć. W kanałach pod bazarem w Kuras. No dobra, więc udajemy się teraz do kanałów. Jest! Jednak nie! Jest! Tamte przejebałem. Jest! Jednak jest! Tamte pierwsze przejebałem. No ale dobra, są te. Ach, no i humor się polepszył. Przyjmuję tą. Co to kurwa było? Czemu to u mnie było? Trzeba naprawić broń, nie? No dobra, więc trzeba udać się teraz do tego bazaru? Do Kurast? Ta nie ma nic żadnych zadań, nie? O! Czyli jednak teraz mam potwierdzenie. Zresetowało mi rozmowy z nimi. I obydwie bronie są uszkodzone. No dobra, przydaj się na coś, ziomeczku. Ma siłę 75? Nie masz, mój żelazny wilku. Ci co, może jeszcze zaraz pociągniemy odcinek do kolejnego teleportu? A gdzie teraz jest teleport? W dolnym Kuras. A, durny Kuras, a potem dopiero bazar. Czyli czeka nas dużo przedzierania się. W ogóle jakie jest kolejne zadanie? Jak dojdziemy do zrujnowanej świątyni, dopiero będzie. Tu się teleportowałem, bo mi się zdaje, że mimo wszystko będzie... Szybciej dotrzemy do celu, niż byśmy wracali przez tamte podziemia. Więc dobra, mówiłem o Zygim III, któremu... Zreformował administrację. Z jego plusów należy, że zreformował administrację państwową, udoskonalił ten system rządów, który u nas był. On też chyba nie był, bo można mu powiedzieć, że czemu nie próbował prowadzić monarchii absolutnej. O, i teraz wiecie, co mi się jeszcze przypomniało, bo mówiłem, że on był za dobry i to się na nim zemściło. Na przykład był Rokosz, nie wiem, Lubomirskiego, któryś z hetmanów, jakiś z takich bardziej znaczących szlachciców się zbuntował i doszło do takiej prawdziwej wojny domowej w Polsce. No i wtedy też właśnie, bo on był, jakby nie patrzeć, strona królewska wygrała. I to niektórzy mu mówią, zarzucają, że wtedy była okazja, żeby zmienić ustrój w Polsce i wprowadzić bardziej scentralizowane rządy pod względem władzy króla, żeby miał więcej uprawnień. Ale wtedy on na przykład, Zygmunt trochę trzeci się przestraszył tej wojny mimo wszystko domowej. Uważał, że jak będzie za bardzo cisnęli, czyli ta strona królewska będzie za bardzo cisnęła, że nawet po pokonaniu głównych sił może wybuchnąć kolejny raz, nie? Ze zdwojoną siłą. I no bał się, że ta wojna może za długo potrwać. I to też było bardzo blisko, żeby tamci druga strona wygrała i go zdetronizowała, ale koniec końców, powiedzmy w cudzysłowie, że pomimo tego, że stroną tą zwycięską była strona królewska, to wyciągnęli tą... wyciągnęli rękę na zgodę i się pogodzili ze sobą, no i właśnie w tym momencie mu zarzucają niektórzy, że mógł wprowadzić bardziej tam obliczone rządy do absolutyzmu, albo nawet mógł absolutyzm wprowadzić w Polsce. No ale jednak z drugiej strony, patrząc na charakter naszego króla Zygmunta III już, trzeciego wazy, ja przypominam, że pierwszym był Zygmunt I stary, zwany Leniem, oraz Zygmunt II August, zwany Potem to zrobię.
On chyba nawet nie miał takiego charakteru. On chyba nie, nie umiałby rządzić jako władca absolutny. Nie miał takiego charakteru. Na pewno by chciał, w sensie mieć więcej uprawnień jako król, ale czy chciał mieć taką nieograniczoną władzę, no to źle przesadzam, bo władcy absolutnie nie mieli ograniczonej władzy, ale czy on by, chyba się nawet nie widział w takiej roli, on patrząc na jego charakter. I taka jeszcze ciekawostka, nawet dwie. Pierwszą jest to, że za jego rządów Polacy zdobyli Moskwę. Tak, to było właśnie wtedy. I oraz druga ciekawostka jest taka, że to jest jeden z niewielu władców, który miał tak w sumie szczęśliwe małżeństwo i kochał obydwie swoje żony. No i bardzo niektórzy się z niego śmieją, bo mówią, że miał kompleks Habsburgów, że chciał mieć dużo połączeń z nimi, w sensie no, chciał powiązać swoją rodzinę z nimi. No jakby nie patrzeć, Habsburgowie wtedy rządzili połową Europy. No bo tak, Austria, połowa Węgier, i to dzisiaj, to dzisiaj to by było połowa Królestwa Węgier, to by było dzisiaj Węgry i Austria, Węgry i Słowacja. Czechy były ich, wraz ze Śląskiem i z Łużycami. Hiszpania była ich, Habsburgów. Portugalia była ich potem, jeszcze doszła. Tereny dzisiejszej Holandii, Luksemburgu i Belgii były ich, czyli tak zwane Niderlandy. No, Austria była i nich, duża część, no i duża, mieli swoje posiadłości ogólnie w południowych Włoszech. Tam wiecie, Sycylia, Neapoli, te sprawy. Syrakuzy. No i jeszcze mieli posiadłości w... w Niemczech, nie? No. I w teorii... władca Austrii, arcyksiądz austriacki, czy tam król Hiszpanii, bo zależy kiedy, byli też również z cesarzem niemieckim. Więc tak naprawdę Niemcy też podlegali pod ich kontrolą. A to, że to było strasznie scentralizowane państwo, co de facto tam było od groma państewek w państwie, ale nie zmienia faktu, że cesarzem niemieckim byli. Albo raczej powinien być dokładniejszym cesarzem świętego... byli głową państwa świętego cesarstwa narodu rzymskiego. Świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. O, to tak chyba pełny tytuł szedł. Więc jakby nie patrzeć, byli kurwa najbardziej znaczącą się jebaną rodziną na całym znanym im świecie. Czyli kim chciałbyś być kumplem? Ale już zwrócimy. I ja myślę, że ten odcinek będzie troszeczkę krótszy niż poprzedni. Ja muszę trochę się ogarnąć. I co mogę wam powiedzieć? Ten odcinek był wystarczająco długi na ten moment. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas i widzimy się w następnych odcineczkach w tej wspaniałej seryjki, jakim jest Diablo 2 Resurrection na moim kanale. Jak to mówią w Japonii? Dziana.